Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, dwie paczki przede mną, jeszcze ich nie otwierałem. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o postarzanie drewna. Zobaczymy, sam jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Otwieramy. Spróbujemy otworzyć. Tak naprawdę, może tak, zanim to otworzę, tak naprawdę nie wiem, skąd to jest. Może się tutaj przekonam. No, opakowanie szału nie robi. Widać, że przejechało daleką drogę. Podejrzewam, że to jest z tego kraju, wiecie, gdzie jest dużo ludzi, więcej niż powinno być. No, opakowanie tragedia. To niepotrzebne, to do tego zaraz wrócimy. Sprawdzimy, jak to wygląda i co tutaj w ogóle jest. No tak, może ja to powyciągam. Za chwilę będziemy opowiadać. Tak. Zna ktoś chiński? Jasne, to przeczytam sobie później. Dobra, jeżeli chodzi o samą maszynę, jeszcze to wypakuję. I tutaj, a zresztą też to odpakuję, ponieważ to jest to samo, co właśnie to, co mówiłem, że do mnie przyszło, a reszty brakowało. Czyli to jest takie samo białe pudełko. Do tego wrócimy. Dobra, co my tu mamy? Urządzenie elektryczne, jedna szczotka. Tak naprawdę ja się nie wczytywałem, z czego to jest. Tutaj jest ta druga szczotka. W tym opakowaniu jest taka sama. Mamy tak, dwie szczotki, czyli ta szczotka. Ta szczotka przyjeżdża razem z maszyną, ta jest dodatkowa, jakaś osłona. Dobra, do tego wrócimy. Wtyczka angielska albo nie wiem jaka, nie amerykańska może. Z taką przejściówką, może tutaj pokażę. Z taką przejściówką na wtyczkę europejską. Ok, dziwnie to wygląda, ale działa. Urządzenie ma 1400 W, czyli dosyć sporo. Jest dosyć duże. Powiedzmy tutaj do początku kabla 43 cm na 20. Waży 2,5-3 kg. Bez osłony, bez szczotki. Może tak. Uzbroimy to w coś. Ja tutaj tak, za dużo o tym urządzeniu nie będę mówił, ponieważ ja sam nie wiem, jak to będzie działać. I najlepiej zrobić to na jakimś teście. Czyli zaraz przygotujemy sobie stanowisko. Masa różnych rzeczy, oczywiście wszystko brudne. Co to jest? To jest... Aha.
No i widzicie, tutaj właśnie też czytałem na ten temat i się okazało, że tutaj też tego brakuje. Co ciekawe, tutaj powinna być rączka i ona musi być, a jej w zestawie nie ma. Chyba, że coś pominąłem. No niestety nie ma. Będzie się to wiązało z tym, że po prostu do tej... Nie wiem, czy to jest do tego. Do tej firmy muszę napisać, żeby po prostu to dosłali. No, czytałem właśnie komentarze, że komuś brakowała ta rączka i jak widać jest to prawda, bo tutaj też jej brakuje. Na wszelki wypadek, jak sobie jeszcze sprawdzę, czy te wszystkie śruby są dokręcone. No, widzicie? Moje czujne oko wypatrzyło to. Niedokręcone były trzy śruby. Ja mam nadzieję, że to będzie działać normalnie. No dobra, co tutaj mamy z jakichś detali? Blokada wrzeciona. Tutaj regulacja od 1 do 6. I tutaj mamy też taką skalę, która mówi o tym, jaki materiał, z jaką prędkością powinniśmy używać. Podejrzewam. Ale to trzeba było jakoś rozszyfrować, ponieważ to jest trochę mało czytelne. No nie wiadomo, co tu chodzi. O obroty, ale... obroty... Być może, jeżeli chodzi o średnicę tych szczotek. Dobrze, tutaj jeszcze coś mamy. I teraz bez tej rączki. Spróbujemy. Dobra, teraz tak, ja przygotowuję stanowisko do tego, żeby coś przeszlifować i zobaczymy, jak to działa. No dobra, to lecimy z testem. Naprawdę nie wiem, jak to będzie działać, ja aż się boję, ale zobaczymy. Tu mam jakąś deskę, nie wiem, czy mi będzie tu wygodnie. Trochę słabo, że to jest w ogóle od tej strony, ale no niestety tak to musi być. Spróbuję się tu nie złapać, tu też powinna być jakaś osłona na to, ale dobra, jedziemy. Dobra, test numer jeden. Co się okazało? Kompletne zero wybrań. Może jakieś minimalne, ale to jest tak miękki materiał. Jeszcze widzicie przyrost. Ten miękki jest tak duży, że powinno brać to jak ta lala. Natomiast ta szczotka jest po prostu zbyt miękka i tu powinien być drut, a nie... To jest prawdopodobnie jakiś nylon albo coś w tym rodzaju. Także test z drewnem wypadł
słabo, ale zobaczymy coś innego, bo być może, skoro już mam to urządzenie, to do czegoś muszę je wykorzystać i zobaczymy, jak sobie poradzi ze stalą. Najpierw zrobimy test tej szczotki, chociaż nie, zrobimy najpierw ten, zobaczymy, jak zbierze. Ten klucz jest zardzewiały, także lecimy. Troszkę jest wypolerowane, ale słabo. Zobaczymy szczotkę numer 2, a może nawet szczotkę numer 1. Dobra, test numer 2. Wygląda już dużo lepiej, czyli powiedzmy do oczyszczenia stali się nadaje. Tu są takie dosyć skomplikowane kształty, dlatego tu może być problem z doczyszczeniem tego, ale spróbuję to jeszcze wypolerować. Ale powiem wam, że szału nie robię, a niestety nie widziałem innej opcji, nie mogłem znaleźć tą szczotkę z taką drucianą, typową do szczotkowania w drewnie. No ale być może to się kiedyś pojawi. Cały jestem już brudny. No jak widać, różnica jest. Można czyścić tym stal, ale niestety drewna się tym nie da wybierać do takich rustykalnych kształtów. Także pozostaje kwestia wymiany szczotki na stalową i wtedy można próbować. Fajnie, że jest ta regulacja prędkości, ponieważ gdyby to była szczotka stalowa, nie mógłbym, podejrzewam, użyć tego najwyższego biegu. No ale to takie są niestety zakupy czasami zza oceanu. Musimy coś na własnej skórze przetestować i zobaczyć. Ja podejrzewam, że ta szczotka będzie się nadawała do jednej rzeczy. Jeżeli pamiętacie, ja zawsze robię taką szczotką drucianą na szlifierce kątowej i później powstaje problem, jak to wyszlifować te wszystkie zagłębienia. I do tego podejrzewam, że to do miękkiego materiału się przyda, żeby te wszystkie włoski usunąć i tak dalej. Natomiast nie da się, powtarzam, tym wybierać materiału miękkiego z drewna. To jest bardzo miękki materiał, natomiast w dębie czy innych materiałach nie da się. No to na pewno nie ma szans. Dobra, słuchajcie, będziemy tym kończyć. Ja idę się myć, bo jestem już cały brudny. Tyle w tym teście. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Do czego jeszcze można użyć tej maszyny, ponieważ no nie chciałbym, żeby leżała na półce i zbierała kurz. Ja mam już kilka tematów, które mógłbym, powiedzmy, nimi tą maszyną zrobić. Na przykład wypolerować blaty w maszynach, jeżeli mam kilka miejsc, w których mi się rdza pojawiła podczas remontu warsztatu. Także to myślę, że to będzie też dobre rozwiązanie. Natomiast tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!